witam Was serdecznie. Cyk Sportowe Warchoły, czyli Nie samą piłką kibic żyje, ma na celu zachęcić Was do czynnego uprawiania sportu. Jeżeli uda się nam Was do tego namówić, fajnie, żebyście korzystali z klubów z nami zaprzyjaźnionych. Była Marga, był Puncher, dzisiaj gościmy na Crossfajcie, gdzie można szkolić techniki Muay Thai i MMA. Głównym trenerem jest Leszek Kulik i od niego i jego zawodników dowiecie się więcej. Zapraszam serdecznie na trening. Mamy klub sportowy tutaj, zlokalizowany na Przemysłowej 3A w Radomiu, na starych zakładach metalowych. Z klub sportu walki skupiamy się na szkoleniu tak naprawdę MMA. Ludzie dopisują, także myślę, że to jest najlepsza reklama. Tak? Tam, gdzie są ludzie, tam jest, myślę, dobrze. Ja zachęcam, żebyście przychodzili do mnie do klubu, ale tak samo zachęcam, żebyście przychodzili w ogóle do każdego klubu sportowego w Radomiu, bo najważniejszy jest sport. Na Mistrzostwach Polski teraz zdobyliśmy 7 medali, w zeszłym roku zdobyliśmy ich 6. Jesteśmy taką jedną z dominujących, jakby można powiedzieć, amatorskie zawody MMA drużyny w Polsce. No, Crossfight Radom, po prostu MMA na najwyższym poziomie. No. Samo to po prostu, jakie sukcesy odnosimy na zawodach amatorskich czy galach zawodowych, powinno obrazować to, jaki tu jest po prostu poziom. Oczywiście no, trener nas nie oszczędza, ale za to mu dziękujemy, no i podziękujemy na pewno jeszcze nie raz. Są kibice Radomiaka, z czego też się cieszę. Wiadomo, że jestem z Radomia tak samo. No ja koszulki Radomiaka nie mam, ale mam koszulkę zieloną, także też wspieram. Przychodzą ludzie z Radomiaka, pokazują się z bardzo dobrej strony, są bardzo dobrymi ludźmi i bardzo dobrymi sportowcami tak samo. Dobrze, że w naszym środowisku po prostu jest zainteresowanie sportami walki i że chłopaki od nas po prostu interesują się tym, chcą trenować. Widzę po prostu, jak sobie radzą, jak robią postępy i naprawdę dobrze to wygląda. Sponsorem relacji jest Blue Lemon, producent Radomiak Energy Drink, napoju kibiców Radomiaka.